отдать пацана, посчитать потери. Сумы нули, погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливали поцелуй на шею. Как дома, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерны горят. Не мог тебя взять, но ты не моя. Как дать пацана, посчитать потери. Сумы нули, погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливали поцелуй на шею. Как дома, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерны горят. Не мог тебя взять, но ты не моя. Zaraz? Un momento mówię! No poczekajcie jeszcze chwilę, no! O! Tak będzie. Dobrze, stoper start. No, nie w takim razie witam was bardzo serdecznie, obśliniony cały, bo przed chwilą no jakoś tak chyba nie pomyślałem i dziabłem sobie Malagę, a teraz właśnie żona do mnie dzwoni, super! Pierdyczę, coś takiego jadę w Bieszczady, takie to nagrywanie właśnie jest, no tak wygląda życie, nie? Life is life, no. No nic, dobra, ktoś by powiedział: o grzechu, mogłeś nie odbierać, o grzechu, widać gdzie nas masz, jak nas tutaj postrzegasz i tak dalej. No nie, no musiałem odebrać, dlatego że to nie był telefon, tylko to był domofon i po prostu no żona czekała na to, żebym ją wpuścił do domu, a prawdopodobnie nie byłaby gotowa do takich poświęceń, żeby poczekać tą godzinkę pod drzwiami, aż nie skończę nagrywać. Prawdopodobnie skończyłoby się to pozwem do sądu i rozwodem. Dobra, nic to, gramy dalej. Tak jak mówiłem, zaśliniony jestem, dziabnę troszeczkę herbatki waszym zdrowiem. Jakoś to tak trochę z tą Malagą nie pomyślałem. Malaga tiki-taki i kasztanki, dla siebie i być może dla koleżanki. Wszyscy je kochają i sobie dogadzają. Malaga tiki-taki i kasztanki. Tarararararam, param pam. Tajis! Czasami ludziska, jakaś taka durna melodia tak wejdzie w pamięć, że to jest po prostu... No pewnie też tak macie czasem, nie? To jest niesłychane. Jakaś durna taka reklama leciała 500 lat temu i pamiętam to po dziś dzień. A jak się uczyłem do szkoły, to ciężko było zapamiętać. No i jak to w ogóle działa umysł ludzki, że nie chcesz pamiętać, a pamiętasz, a chcesz coś zapamiętać, to nie pamiętasz. No i weź to, chłopie, zrozum. Oczywiście wiadomo, czym to jest spowodowane w momencie, kiedy słyszymy jakąś melodię. Nie wiem, czy też kiedyś o tym mówiłem na kanale. Prawdopodobnie nie. Kiedy słyszymy jakąś melodię, tudzież na przykład jakiś tekst piosenki, który jest rapowany, rymowany, czyli jest tam właśnie taka ala melodia w słowach, to w tym momencie do zapamiętywania zaprzęgana jest także lewa półkula mózgu. Kiedy uczymy się suchego tekstu, no to w tym momencie to jest prawa półkula. Natomiast jeżeli on jest rymowany, jest jakiś taki z melodią, w tym momencie uruchamia się także półkula lewa, czyli ta nieco bardziej abstrakcyjna, podatna, no taka możliwa do zaimplementowania pod abstrakcyjne myślenie. No i co? I w tym momencie po prostu macie większe moce przerobowe, dlatego teksty piosenek człowiek zapamiętuje mimochodem, nawet się nie starając ich zapamiętać. Po prostu to się dzieje samo, prawda? A gdybyśmy ten sam tekst usłyszeli powiedziany suchym tekstem, no to w tym momencie byście już tego nie zapamiętali. Taka to ciekawostka. W ciekawostce widzicie, jak ja się dla was poświęcam! To są pierwsze 3 minuty! 3 minuty chińska dupa! Tego materiału, a tu już ciekawostki do was lecą, proszę bardzo. Tagis, Grzechosławia, dobrobytu. No właśnie. No ale dużo takich durnych reklam było, gdzie na przykład piosenki właśnie zapadły w pamięć po dziś dzień. Na przykład 2 miliardy lat temu, przed eonami, jak pierwsze dupopłazy i dupossaki wypełzały z mórz i oceanów na lądy Pangei, jak pterodaktyle się tam ruchały w krzakach, no to wyobraźcie sobie, była taka reklama... Czego to było? Soków, Fortuna. No i też pamiętam to po dziś dzień, po co nie wiadomo, ale pamiętam. Fortuna się kołem nie toczy, fortuna się toczy owocem, póki słońce ciebie praży i obdarza owocami, a owoce na sokami wybierz ją. Sok naturalny, fortuna, natura. O Boże, ale to człowiek tępy jest. No nic, dobra, trudno, nieważne, tego nie było, to się wytnie. W każdym razie możecie napisać w komentarzach, jakie wy durne teksty piosenek czy reklam pamiętacie, chociaż wcale nie planowaliście ich zapamiętywać.
No nic, jedziemy na pole. Oczywiście jedziemy dokładnie na to pole, na którym ostatnio pracowałem, więc tutaj nie będzie specjalnej erudycji w tym zakresie, czy jakiegoś takiego wzbogacenia formy, no bo po prostu umówmy się, że to będzie znowu to samo pole, ta sama działka, ale mnie one się w ogóle nie przejadają. To znaczy, powiem szczerze, już miałem taki przesyt pól na Zdziechowie. Troszeczkę odetchnąłem, kiedy skończyłem serię zdziechowską, z tego prostego powodu, że tutaj no zaczęło się troszeczkę inaczej robić, nie? Zawsze inna mapa, inne tekstury, inne miejsca, inny wygląd tego wszystkiego, ale chodzi też o to, że na Zdziechowie tak się trochę wkopałem z tej perspektywy, że tam właśnie porobiłem takie małe jakieś pokręcone poletka, jak na przykład ta działka zaraz przy moim gospodarstwie. To było fajne, jak człowiek pracował Ursusem C328, co miał 28 koni, nie? Wtedy spoko, jak wistulą się kosiło, no to nawet okej. To pole, które pod koniec serii miałem jako jedna działka, to na początku serii to były cztery różne pola, cztery różne działki, nie? Było fajnie. No ale potem, no potem to już takie się bardzo kręte i niewygodne zaczęło robić, więc nawet tak odetchnąłem. Niektórzy mówili, że pola na tej mapie są nudne, ja się z tym zgadzam, są nudne, ale no chociaż są, chociaż te, które ja sobie zaprojektowałem, są ciekawsze, no bo jest to przełamanie rutyny, zawsze coś takiego wyjątkowego się tutaj znajdzie, jak choćby to miejsce, które sobie zaprojektowałem, przez które teraz przejeżdżam. A z drugiej strony nie są tak kręte i upierdliwe, nie? I to mi się podoba, że po prostu no, człowiek jedzie i wie, dokąd jedzie. No, nie trzeba się tam jakoś potwornie męczyć. Zresztą tutaj nawet mogę takiego szybkiego machnioka zrobić. Oj, bo mi zdycha ciągnik. Redukcja, powiadam! No, ja nie wiem. Kurna dziot. Trochę tak zdycha pod tą górę. No i właśnie te górki, no tego mi tak brakowało na Zdziechowie Rzeszok. Tutaj wreszcie to mam i strasznie się cieszę, no bo to jest zupełnie inna gra z górkami. Zrobiłem takiego machnioka z tego, co widzicie, przejechałem na tą działkę i może w pierwszej kolejności to sobie tą działkę skończę, dopiero potem będę jechał gdzie indziej. Ale normalnie tutaj to będzie miniatura. Ale nie będę robił na materiale, po materiale zrobię. O, tak będzie. Mam tam save'a. Oczywiście po materiale to będzie bardziej upierdliwe, bo będę musiał zrobić to wszystko poza nagrywaniem, ale... A teraz by wystarczyło pstryknąć, ale to wiecie, to nigdy się tak dobrze nie skadruje, jak człowiek na żywo gra, bo tam jest zajęty innymi robotami. Nieważne. Ważne jest to, że szybko ta gnojowica schodzi. Z tego, co widzicie, pierwszy przejazd. No i to jest ta sama historia, co była z samym wapnem. To znaczy, jeden przejazd w tą, potem szybki nawrót i gdybym nie wjechał na tą działkę, to nawet bym nie zdążył wrócić, nie? Nie zdołałbym wrócić, bo by się okazało, że gnojowicy zabrakło. Trochę z dupy, ale z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, już tam powiedzmy, dobra, nie będę się wysrywał do ostatniego piksela, jadymy. Że ta beczka trochę szerzej leje, prawda, więc to też jest taka prawda ludowa, prawda dziejów. No inna kwestia, ja na razie jeszcze też nie mam zbyt dużo tej gnojowicy, no bo te świnie, mam tylko 25 tuczników, więc ile tam one naprodukują, nie wiem ile mi jeszcze tego zostało, ale prawdopodobnie niewiele. Ale jakbym odszedł w krowy, no to już troszeczkę inaczej zacznie wyglądać. No spieprzaj Karyna! Do kościoła iść lepiej! Pomódl się za Stefana, za jego duszę! Za sąsiada się pomódl! Bo to jest bydle i na pewno do piekła trafi! Bydle, nie człowiek! No dobra. Tak czy inaczej, jakbym krowy miał, no to w tym momencie faktycznie akcja gnojowica stanie się bardziej ambitna. Muszę też pamiętać o tym, że mam tu więcej areałów niż na Zdziechowie, więc też no trzeba będzie więcej materiału na to, żeby je jakoś tutaj uprawić, nie? Ale ile by tej gnojowicy nie było, to zawsze stanowi jakieś takie wsparcie finansowe, no bo już dzięki temu zawsze mniej tych nawozów sztucznych azotowych będę musiał rozpościerać na moich polach. Dobra, dobra, czekaj, czekaj, nie uciekaj i nie zwlekaj. Ustawimy się tutaj, zacznie w opór. Ale to będzie, świetny jest ten Zetor, naprawdę zakochałem się w tym ciągniku. Jestem w szoku, ale no, sam to powiedziałem i sam to potwierdzę, że tak jest. No, zakochałem się w nim po prostu, no. Bardzo fajna maszynka. Dobra. Okej, jeszcze jedna beczka wyszła, to nieźle. A coś tam jeszcze zostało? Mi się wydaje, że chyba niewiele. Co mamy na sprzedaż? O ja cię panie, ten Ursus i to jest z Mokrzyna. Och, jaki to jest normalnie ludziska, to jest dopiero... To jest kurna Krzychu, to jest miód na serducho, ale to za mocne jest jak na ten etap gry.
Dobra, co ja chciałem? Chciałem beczkę sprawdzić, w sensie gnojowice. Czyli tuczniki. 5000 zostało. Wow, czyli 3 beczki tak naprawdę mam. No to nieźle, nieźle. Czyli jeszcze jeden przejazd zrobimy, a to oznacza, że trochę tamtego wyjdzie na to pole nawet. Nie jest źle, nie mam powodu na narzekań. Powiedziałbym, że nawet zacnie. No i klimacik również w opór. Z tym zetorem to jest po prostu fafarafa, mucha nie ziada. No dobra, tak czy inaczej zrobimy gnojowice, to zajmiemy się obornikiem, bo prawdopodobnie gnojowicy jednak nie wystarczy na to pole całe. Więc domyślam się, że trzeba się będzie wspomóc w ten czy inny sposób, ale to nie od razu Kraków zbudowano. Zrobimy, zrobi się. A teraz na prawo. Na prawo, na lewo, w górę i w dół. A na prawo, na lewo i chunem w stół. No taka była piosenka weselna, nie pamiętacie? A może spaliście wtedy? Ale ja mam dzisiaj głupi humor. Naprawdę, nieważne. Dobra, będę gledził delikatnie o ciekawostkach. Kontynuował ten wyświechtany temat Unii Europejskiej i tego, jak to rolnictwo w Europie się przepoczwarza i w Polsce przede wszystkim, jak ono teraz wygląda, jak się przepoczwarzało przez ostatnie lata. Mam nadzieję, że dla was to będzie jakkolwiek interesujące. Tej gnojowicy tu nie starczy, nie ma szans. Jak ja taki jeden przejazd zrobiłem, to nie ma nawet o czym gadać. Ale dobra, doprawi się obornikiem i będzie, nie? Trochę za późno zacząłem skręcać. Tutaj od razu zrobimy. I będzie. Ja i tak to robię tak troszeczkę symbolicznie, bo w realnym świecie to z gnojowicą rolnicy jeżdżą po 2 km na godzinę, więc umówmy się, że ja to taki szybki egzamin robię z gnojowicy. No. 17 na godzinę i porobione. No ale cóż. A tak gnojowica też z tego co widzę za wiele tego nawozu nie daje. No ale zawsze coś. Zawsze to jakoś będzie lepiej dla ziemi i dla portfela przede wszystkim. No, w każdym razie ględząc dalej o tym, o czym już poniekąd zacząłem, i to jest wątek, który przedsiębiorę od dawna, powiedzmy sobie szczerze, że no tak, nie mogę go skończyć, ale też i nie zamierzam prędko tego robić. Ostatnio, zanim zacząłem opowiadać o IF-ie, to snułem opowieść dotyczącą bezpośrednio właśnie przewagi wielkich rolników nad tymi małymi. Powiedzmy sobie szczerze, no może to co teraz mówię się wielu ludziom nie podoba i może to jest niepoprawne politycznie, no ale jednak taka przewaga istnieje, powiedzmy sobie szczerze, i to nie jest specjalnie jakieś też obrazoburcze, bo każdy człowiek zdaje sobie z tego sprawę, że no nigdy nie będzie miał takiej konkurencyjności jak potężna gospodarka. Oczywiście o tym, jakie są plusy wielkoskalowego rolnictwa już mówiłem, natomiast mówiłem także, jakie są minusy, że rolnik w małej skali pracujący tak naprawdę może sobie pozwolić na uderzenie w takie rynki zbytu, w jakie wielkoskalowy rolnik nie uderzy, czyli na przykład właśnie rolnictwo ekologiczne, na przykład rolnictwo nastawione na takie uprawy bardziej wycacane dla bardziej takiego klienta, który jest bardziej wybredny, no wiecie o co chodzi, prawda, czyli na przykład zdrowa żywność, tak, no w przypadku wielkoskalowych gospodarstw rolnych, albo tam, o Boże, ja mi się pomyliła tekstura. Tam było niedojechane, no to tak z dupy zrobiłem to pole w takim razie, ani w jedną, ani w drugą. No nic, jedziemy jeszcze raz, jeszcze jedna beczka na pewno mnie tam czeka, a potem będziemy kombinować. Bardzo dużo ten zetor pali, powiem szczerze, bo już ma tak z 1/6 zbiornika wypaloną. No to tak dosyć sporo, ale silnik tutaj też konkretny, więc nie ma co się dziwić. W każdym razie ględząc dalej. Mówiłem już o tym, że wielkoskalowi rolnicy, no to też jest pewien rytm. Oni starają się uderzać nie w jakość, ale w ilość, więc ich obchodzi to, ile będzie danego płodu rolnego, ile będzie danego zysku w danym roku. No zysk każdego obchodzi, ale małoskalowy rolnik bardziej, czasami bardziej jest skupiony właśnie na jakości, żeby właśnie na przykład ta żywność mogła otrzymać certyfikat, mogła podchodzić pod tą zdrową żywność w archetypicznym tego słowa znaczeniu, takim amorficznym wręcz. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że w przypadku wielkoskalowych rolników bywa różnie. No, w Stanach Zjednoczonych na przykład wielka skala uderza w żywność modyfikowaną genetycznie. Tam rolnicy już się nie pieprzą w tańcu z tym, że na przykład trzeba będzie jakiś oprysk zrobić, że glizda może wejść, że jakiś robak może zaatakować czy coś. Im szkoda głowy na takie tematy, oni tam mają inne tematy
inne ważne kwestie do obmyślenia, do obgadania, do zajęcia się nimi, więc jak już coś uprawiają, to szybkim smendem, prawda? Czyli od razu żywność modyfikowana genetycznie, od razu kupujemy takie ziarna kukurydzy, żeby to była kukurydza, którą mniej trzeba podlewać, bardziej odporna na suszę, która załóżmy może być zaatakowana przez jakiegoś tam insekta i się nie podda od razu, no i tak dalej, i tak dalej. No jest to bardziej opłacalne, powiedzmy sobie szczerze, ale w tym momencie, no to też już jest to takie dobro spożywcze, które nie jest dla każdego konsumenta. Bo niektórzy, no nie wszyscy, powiedzmy sobie szczerze, ale niektórzy zwracają w sklepie, na półce sklepowej uwagę na to, czy kura była karmiona antybiotykami, czy kukurydza była modyfikowana genetycznie, czy przy produkcji były używane szkodliwe dla zdrowia rakotwórcze herbicydy, tak jak na Ukrainie jest. Jestem bardzo ciekaw, jak w ogóle rolnictwo ukraińskie by wyglądało, gdyby Ukraina naprawdę weszła do Unii Europejskiej, dlatego że nie spełnia żadnych norm, żadnych reguł, no nic, po prostu totalnie, kompletnie nic z tych wyznaczników, które my tak naprawdę traktujemy jako standard, które dla nas są codziennością. U nich nawet tego nie znają, prawda? Dla nich to nie jest żaden problem, że na kukurydzę leje się jakiś tam herbicyd, który potrafi zaowocować u człowieka rakiem. Oni to mają w dupie, dla nich to jest norma, tak było zawsze. Natomiast no, u nas te środki już są dawno temu zakazane prawem. O tym już zresztą też kiedyś mówiłem, więc tak się trochę powtarzam, to może nie będę. Natomiast jest taka tendencja. W zależności od tego, o którym kraju mówimy, no to jedne kraje bardziej na to zwracają uwagę, inne mniej. No to nie tylko chodzi o zamożność konsumenta, ale także bezpośrednio o to, jaka jest gospodarka. No biedniejsze kraje, rzecz jasna, mniej zwracają uwagę na zdrowie, bardziej na rentowność. Dla nich to jest najważniejsze, żeby zarobić, bo są biedne. No to jest naturalna kolej losu. Chociaż też czasami się zdarza, że i bogate kraje mają w dupie ekologię. Daleko szukać choćby Kanada, która teoretycznie ma strasznie dużo lasów, jest potwornie zielonym krajem. Zresztą nawet kanadyjskie miasta, Toronto jest jednym z najbardziej zielonych miast świata, bo tam jest bardzo dużo parków i zieleni miejskiej. No ale nie zmienia to faktu, że na przykład żywność kanadyjska uchodzi za jedną z tych najbardziej szkodliwych na kuli ziemskiej z uwagi na to, że tam właśnie dopuszczone są te rzeczy, które u nas są nie do pomyślenia. Czyli na przykład, żeby nie być gołosłownym, w Kanadzie możecie sobie zrobić coś takiego, że pomalujecie kiełbasę farbą, która powoduje raka. U nich to przejdzie, u nas by już nie przeszło. Więc no, dlatego też no czasami Unia Europejska potrafi wręcz blokować produkty spożywcze z Kanady, bo no wszyscy wiedzą, jak to tam z tą żywnością jest. No ale nie zmienia to faktu, że to już nawet nie chodzi tylko o antybiotyki, o modyfikacje genetyczne czy herbicydy, ale również o to, że w przypadku małoskalowych rolników zwierzęta mają po prostu lepiej. Nie zawsze, powiedzmy sobie szczerze, bo to też no, nie jest jakieś uniwersalna prawda dziejów, ale zdarza się, że mają lepiej, umówmy się, że kurka jest puszona na plac, pochodzi, tu ziarko wydłubie, tam nogą poszpera, a nie tak jak jest po prostu w tych wielkoskalowych, potężnych, przemysłowych hangarach. No, widzę, że już nie doleje tutaj. Coś tam trochę doleje, no ale... No dobra, coś tam dolało. No i akurat wyjdzie w sam raz, wysrałem się z gnojowicy w 100%. 40 litrów mi zostało, więc brawo. Stój! No grubo. Dobra. No. No to tyle w temacie. Temat gnojowicy uważam za zamknięty. W tym roku raczej już nie będę więcej gnojowicy używał, bo domyślam się, że byłyby z tym pewne problemy. Szlak, przejechałem. No wiedziałem, że przejadę, no. Can you believe it? Podłość ludzka nie zna granic. Ale to jest klimatyczny zestaw. No. Nie mogę z tym zetorem, no rozbraja mnie. Po prostu mnie chłopak rozbraja, no. Jaka to jest po prostu... Nie myślałem, że tak się zakocham w zetorze. No to jest po prostu przepiękna... Znaczy, no dobra. Cały czas uważam, że jest koślawa z wyglądu, ale... Tak niewyobrażalnie klimatyczna maszyna Rzeszow. Nie, no to jest coś cudownego. Dobra, glądąc dalej, tutaj nie chodzi tylko o to, co wymieniałem, tylko również o jakość życia zwierząt w tych wielkoskalowych, na tych ogromnych, potężnych fermach kurzych, w tych hangarach. To jest tak,
że ludziska, nie wiem czy o tym czytaliście, ja o tym czytałem, nawet dochodzi do tego, że jest zaburzony tryb dnia i nocy dla kury. Jako że taki hangar nie ma okien i jest oświetlany w sposób sztuczny, to w tym momencie kura sama z siebie nie wie, czy jest dzień, czy jest noc, a kura niesie jajka w trybie dniowym, tak? Czyli po prostu ona do tego trybu dnia i nocy się dopasowuje. No i wielkoskalowi hodowcy kur potrafią trzymać kury w takich warunkach, tak manipulują tym sztucznym światłem, żeby na siłę przekonać kurę, że w roku jest o kilka dni więcej. Czyli na przykład na zewnątrz jest noc, a oni oświetlają hangar w taki sposób, że kura myśli, że jest dzień. Kura też nie jest taka głupia, więc jakoś potwornie inwazyjnie się oszukać nie da, ale w ten sposób hodowcy kur, którzy pozyskują masowo jajka, są w stanie pozyskać powiedzmy te kilka miotów jajek, te kilka urodzeń, w cudzysłowie mówiąc, kurzych w roku za darmo. Czyli tak jakby załóżmy rok nie miał 365 dni, tylko miał, no nie wiem, 370 załóżmy, nie? No to już jest po prostu takie chujnowate. Wiadomo, że korporacje no nigdy nie słynęły z jakiegoś takiego. Wiecie co, tam jeździłem Zetorem, to teraz znowu Belarusa wezmę, bo dawno z Kubańcem nie jeździłem, a on też jest po remoncie, więc zasługuje na uwagę. No i ludziska, powiedzmy sobie szczerze, że korporacje nigdy nie były wyznaczane poprzez jakąś humanitarność, czy też poszanowanie dla praw, czy to ludzkich, czy to pracowniczych, czy to zwierząt, czy czegokolwiek innego. Korporacje zawsze były bezduszne, nastawione na drapieżny, kapitalistyczny zysk za wszelką cenę, przy wszelkich kosztach. To widać na każdym kroku. Nawet przy takich instytucjach jak Facebook, YouTube i tym podobne, czy Google, widać, że są to, albo Allegro, są to instytucje typowo nienachapane, gdzie jest im cały czas, chociaż zarabiają setki miliardów złotych, im jest cały czas mało, cały czas tylko kolejne obostrzenia wymyślają, kolejne reklamy, kolejne pchają jakieś tam zakazy, nakazy, żeby tylko jeszcze kolejną złotówkę z ciebie wyszarpać. Więc no nie ma tam żadnej poczciwości ludzkiej, co nie zmienia faktu, że no w przypadku hodowli zwierząt jest to bardzo brutalne, no bo to jednak, czy chcemy żyć w takim świecie, gdzie w takich warunkach zwierzęta są trzymane? No nie wiem jak wy, ja niespecjalnie bym sobie tego życzył, więc zawsze tam zwracam uwagę na to, jakie produkty kupuję. Często bywa w sklepach tak, że wychodzę ze sklepu i nie mam co kupić, bo w dzisiejszych czasach naprawdę już tą chemię pchają w takich ilościach do takich produktów, że no często bywa tak, że mam na coś smaka, że coś bym chętnie sobie nabył, ale z drugiej strony potem przeglądam ten skład, patrzę ile tam jest tego gówna, tych emulgatorów, tych jakichś wzmacniaczy smakowości, kwasów, nie wiadomo czego, substancji wzbogacających, substancji zapachowych, substancji smakowych, substancji jakichś tam do wyglądu i tym podobnych, że no potem no... No ludzie to biorą jak te małpy, w ogóle nie czytają, nie sprawdzają, no ale jak kurde to sprawdzam i naprawdę no odechciewa się, nie? Więc no słabo z tej perspektywy, czasami naprawdę gówno potrafimy jeść, większe niż zwierzęta wokół. Czasami na przykład psa jesteśmy w stanie lepiej odżywiać niż to co my sami jemy, takie śmieciowe żarcie jest produkowane masowo w dzisiejszych czasach. Tym bardziej jest problem z cukrem, bo na to również zwracam sporą uwagę. Biorę na przykład dwa produkty i czytam, ile to ma cukru, na co teraz patrzę, nie? Dobra, teraz tak. Chciałem obornik załadować. Kurde, gdzie to jest? Nie, to nie... O Jezus, tu wapno było! No to ekstra. Brawo! O Boże, ale co tu wapno robi? Kiedy ja wapno ładowałem czymś takim? Co to jest? Przecież to nie jest... To jest śnieg. Matko Bożo kochano, to jest śnieg po zimie. No nieważne. Gdzie było to, o co mi... A tutaj było, dobra. No to teraz zajmijmy się załadunkiem. Już będzie rozstawione, to już będzie na zaś. Prawda? Elegancko. No to myślę szybko poleci 3000 litrów do każdej łychy i to naprawdę ludziska są światli ludzie. Powiem sobie szczerze, że tam długo się z tym pierdaczyć nie trzeba będzie z tym załadunkiem. Chociaż rzecz jasna w przyszłości no przyjdą takie czasy, że będę jeszcze miał efektywniejsze jakieś formy ładowania. Zostało troszeczkę, czy już jest full. No i można.
elegancko. Co tu jest napisane? Przepraszam. Weimar Forschnirt. Weimar, no właśnie, weimarski, niemieckim. A tutaj ruskim, taka to gospa, no co zrobić. No dobra, czyli pojechali i zobaczymy, ile tam na tym polu można tym obornikiem zdziałać. Tego obornika ile mam? Znowu nie ta zakładka. Ile ja mam obornika? Gdzie to jest napisane? Białko, ziarno, podstawa żywności. Ty, nie ma nigdzie napisane. Naprawdę nie ma. Chyba, żebym to sprawdził, chociaż nie, no. Dobra, zobaczymy w ten sposób. Mamy tutaj prawie 9 ton. A na jeden rozrzutnik wchodzi 7. Czyli, żeby nie jeździć, żeby nie robić głupich przejazdów z połową rozrzutnika, to po prostu umówmy się, że zrobię jeszcze jeden kurs i tyle w temacie i na tym skończymy, bo to też nie ma co się jakoś tam rozmieniać na drobne, że ja, tak jak mówię, będę, załóżmy, przelot robił z połową maszyny. Bez sensu, to już niech to tam poczeka do kolejnego sezonu i wtedy się to weźmie. Obornik się nie przeterminowuje, więc tutaj nie ma groźby, że się to zepsuje. Co najwyżej zacznie jeszcze mocniej śmierdzieć, ale im mocniej śmierdzi, tym lepsze dla ziemi. Takie to są prawa natury. Tak to zostało wymyślone. Więc nieważne. No i ludziska, to bym użył tyle tego, ile po prostu da radę. To znaczy, jeżeli bym rozsypał już na całe to pole, które nie zostało gnojowicą potraktowane, to mogę jeszcze potraktować obornikiem tą część pola, gdzie gnojowica była i to się nic złego nie stanie, dlatego że obornik zawsze ma jeszcze więcej tych wartości odżywczych niż gnojowica. Gnojowica nie jest aż taka płodna, chciałoby się powiedzieć, no chyba można takiego określenia użyć. No i to jest ten realizm. Wyobraźcie sobie, że jak teraz skręcałem, to odruchowo mi poleciała lewa ręka w lewo, żeby kierunkowskaz przy kierownicy włączyć, tak jak w aucie mam, więc no brawo ja. No i no to jest ten realizm, Krzychu. Dobra, czekajcie, który by tu bieg? Zaraz dopasujemy coś. Na razie jedziemy i zobaczmy, jaka jest szerokość rozrzutu. Dobra jest, to jest. No ale może trochę szybciej. No, 11 myślę będzie w sam raz. No i też dosyć szybko to znika z tej przyczepy, w sensie z tego rozrzutnika. Umówmy się, oj, trochę nie dojeżdżam. Umówmy się, że... Znaczy to jest właśnie taki feler tej maszyny, że nie ma jakiegoś szerokiego tego zakresu rozrzutu. Teoretycznie być może obornik lepiej działa na grunt niż było to w przypadku samej gnojowicy, ale co z tego, skoro bardzo trzeba... No gnojowica szerzej idzie, nie? A tutaj trzeba bardzo to tak wąsko wszystko robić, no trudno. Ale Belarus prima sort, naprawdę dobrze mi się nim pracuje. Lubię tą maszynkę po tym remoncie i wcale nie żałuję, że go machłem na żółto. No i ględząc dalej, ogólnie no są plusy, są minusy, jak to mawiał klasyk, są plusy dodatnie i plusy ujemne, ale nie zmienia to faktu, że i tak świat zmierza w kierunku takiej masowości, tak? I tych zmian nie zahamujemy. Czy nam się one podobają, czy nie, to prędzej czy później obudzimy się w rzeczywistości, gdzie po prostu na wsiach nie ma małych rolników i są same wielkie holdingi i same wielkie, wielkoskalowe jakieś fabryki. Może nie same, ale z pewnością, no... Jeszcze myślę, zobaczymy takie realia. No w Polsce to jeszcze, powiedzmy, nie grozi, na Zachodzie bardziej, ale myślę, że jeszcze dożyjemy takich czasów, że 80-90% producentów żywności to będą właśnie jakieś wielkie molochy. No osobiście bym sobie tego nie życzył, ale to nie jest koncert życzeń. W każdym razie nie zmienia to faktu, że ludziska w ten sposób jest wyznaczany wskaźnik rozwoju gospodarczego krajów. Znaczy takim najbardziej mierzalnym, miarodajnym wskaźnikiem rozwoju gospodarczego państw, no oczywiście jest PKB, chociaż PKB też potrafi być przekłamywane, to wcale nie jest takie uniwersalne, jakby się mogło wydawać, no ale PKB dużo, dużo mówi, nie? W dawnych czasach jeszcze zwykło się mierzyć właśnie taki rozwój gospodarczy kraju poprzez ilość stali, którą dany kraj wytwarza na rok. To tak bardziej jeszcze przed II wojną światową tak się określało, na ile jest rozwinięta czyjaś gospodarka.
No w dawnych czasach oczywiście pod tym względem prym wiodły Stany Zjednoczone, w dzisiejszych czasach prym wiezie Chińska Republika Ludowa, co również powinno nam dać do myślenia, prawda, bo to też jest zwiastunem czegoś większego, ale nie o tym chciałem. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę czysto rolną, tutaj wyznacznikiem jest właśnie to, czyli... Czekajcie, myślałem, że telefon mi dzwoni, ale nie dzwoni. Czyli po prostu wielkość gospodarstw rolnych. Czyli, ergo jest proste, no jak sprawdzić wielkość gospodarstw rolnych? Wystarczy sprawdzić, ile mamy zatrudnionych ludzi w rolnictwie. Oczywiście można się bawić w statystykę, jakąś próbę wziąć, tak jak na przykład średnia krajowa jest liczona, tylko że no wiecie, jest kłamstwo, jest bardzo wielkie kłamstwo, jest statystyka. Więc można zrobić coś takiego, że weźmiemy jakąś próbę rolników, potem po tych rolnikach załóżmy policzymy, ile mają hektarów, wyliczymy jaki jest średni rozmiar gospodarstwa w naszym kraju. Da się? No da się, no oczywiście, że się da. Wszystko się da, zresztą rolnicy chyba muszą to nawet deklarować w urzędach miasta, ile mają hektarów, więc to by się dało zrobić nawet całkiem miarodajnie, bym powiedział. Natomiast jednocześnie powiedzmy sobie szczerze, że ogólnie można, no jest taka tendencja, że można w ten sposób to wyznaczać, również licząc po ilości ludzi, którzy są zatrudnieni w samym rolnictwie. Bo w tym momencie możemy to przeliczyć mniej więcej tak plus minus organoleptycznie po tym, jakie mamy wielkie tereny, jakie mamy urodzajne gleby i to zrobić w ustosunkowaniu do tego, ile my w ogóle tej populacji mamy. No bo przecież są kraje, co mają 5 milionów mieszkańców, są kraje, co mają 300 milionów mieszkańców, prawda? Są kraje, gdzie ogólnie klimat sprzyja uprawie pól. Są kraje, gdzie w ogóle nie sprzyja, na przykład Islandia. No wiadomo, że Islandia nie będzie potentatem rolnym. No wiecie, no może być producentem żywności, mogą tam jakieś pola mieć, mogą tam sobie łowić ryby i tak dalej, no ale jednak potentatem rolnym nie będzie. No nie zaszachuje świata produkcją soi na przykład, nie? No bo klimat na to po prostu nie pozwala. No i też taki wskaźnik sporo mówi odnośnie tego, jak w ogóle kraj wygląda i co sobą reprezentuje i jakie też ma możliwości rozwojowe i przy okazji na ile jest zacofany. Bo tutaj głównie o to chodzi, żeby właśnie a na sąsiadowe wjadę, to tam krzywda sąsiada, nie mu bokiem wyjdzie i na pochybel. A mnie normalnie ku poczciwości i bardzo, bardzo dobrze. On ma zasiane, ale to tam będzie, że dziki w szkodę wlazły i tyle. Ja nie będę się sąsiadem przejmował. W dupę jego maść, to złe sąsiadzisko jest po prostu. Mówiłem, że do piekła człowiek pójdzie. No. W każdym razie, to mi się teraz przypomniało, taka, to jest nawet takie anegdotyczne, czyli taka fałszywa dobroć niektórych wierzących. Ja nie twierdzę, broń Boże, że wszystkich, ale no wiecie, jacy są ludzie. To mi się przypomina, jak na przykład znałem kiedyś taką kobiecinę. Nie wiem, po co o tym mówię zasadniczo, no ale jak już zacząłem, to dobra, dokończę myślę. Znałem kiedyś taką kobiecinę, która była strasznie bogobojna i taka naprawdę ekstremalnie, ja ci tu dam do kościoła, to 24 na godzinę by tam siedziała, jakby tylko mogła. A też była taka sytuacja, że... No... Zapamiętał się nieopodal gej. No i se dopowiedzcie resztę, nie? Byłem świadkiem, co ta... uprzejma, miła, bogobojna osoba, jak nagle potrafi się przepoczwarzyć w totalnie odmiennego człowieka i jak potrafi wrogo, chamsko i niesprawiedliwie podchodzić do innych tylko dlatego, że na przykład ktoś ma taką orientację seksualną, więc no nie wiem, nie wiem dlaczego o tym w ogóle zacząłem mówić, nieważne. A właśnie, bo o sąsiedzie zacząłem mówić, że jestem taki bogobojny, że ja do kościoła chodzę, a sąsiadowi złego życzę. Jest też taka jakaś przywara w Polakach, że często się właśnie mówi, że sąsiad twój wróg, prawda? Znikąd się to nie wzięło, sąsiedzi często sobie na złość zwykli robić. Zresztą to nawet po moich dziadkach widziałem, że... No, było tak. Znaczy, czasami to nawet nie jest kwestia zamierzona, czasami ludzie, po prostu to wynika z tego, że ludzie mają inny rytm, inny sposób bycia, prawda? No, w przypadku moich dziadków te złośliwości sąsiedzkie polegały na tym, że mój sąsiad na przykład na wsi lubił bardzo głośno słuchać muzyki i to polegało na tym, że odpalał do tego stopnia, on miał las. I do tego stopnia, no to już takie troszeczkę jakby zdebilenie, bo to nie można tego nazwać normalnym człowiekiem, ale on takie rzeczy robił, że montował na drzewach w lesie kolumny od wieży i puszczał muzykę na cały regulator.
No to w takiej sytuacji to wyobraźcie sobie, jak ten ekosystem lasu to odczuwał, nie? No to ptaki się wyniosły momentalnie, no bo to już wszystko pouciekało z tego lasu, nie? I czy to było złośliwe? Prawdopodobnie nie, dlatego że on po prostu takim człowiekiem był. Lubił być głośny, lubił hałasować, jemu to sprawiało przyjemność, że rypie muzyka na 100% mocy. Nie myślał o innych, bo to bardzo rzadkie jest myśleć o innych w tym kraju, czy po prostu w dzisiejszych czasach, bo to nawet nie jest kwestia tego kraju, no ale w dzisiejszych czasach to raczej myślę, większość ludzi się przejmuje sobą, raczej innych mają w dupie niestety, przez to właśnie tak ciężko się żyje. No ale nawet nie wpadł na to, że to komuś może przeszkadzać i czasami nawet być może to było trochę złośliwe, bo były takie akcje, że sam na przykład idzie w pola z psami, a psów miał dużo, i wychodził daleko na pola, że taką kropeczką się stawał, a u niego ta muzyka w lesie cały czas łupała na całego, więc no cóż. No z drugiej strony moi dziadkowie też mu mogli trochę dokuczać, bo niezamierzenie, to nie było złośliwe, ale też często jakieś hałasujące rzeczy robili, nie wiem, betoniarką jakiś beton mieszali, czy na przykład coś tam bieli, cieli jakąś stal, czy coś. No dziadek to był taki fachura, złota rączka, więc zawsze coś tam robił, nie? Więc dla niego to było normalne, on po prostu wykonywał swoją robotę, no wiadomo jak to dawniej było na wsiach, nikt się tym nie przejmował, ludzie nie byli tacy jak teraz. Po prostu było głośno, to było głośno, trudno. No ale też to komuś mogło przeszkadzać, prawda? To nawet ostatnio słuchałem w radiu, nie dalej jak parę dni temu, ale gdzie to było? Nie pamiętam, czy to polskie Pomorze? Chyba tak, chyba gdzieś na naszym Pomorzu. Się śmiali w radiu, że było miasto, gdzie burmistrz prowadził dekret, że zakazuje psom szczekać. Znaczy no było, no jest dalej to miasto, no cały czas to funkcjonuje, zresztą nie jedyne, no w Nowym Jorku też jest zakaz szczekania psów. Niby jest to zrozumiałe, no komuś to może przeszkadzać, że pies ujada, pies sąsiadów za każdym razem jak coś tam się zaszeleści w krzakach, no może to być wkurzające, tylko że z drugiej strony weź tu teraz zmuś psa do tego, żeby nie szczekał, nie? No co mu, utniesz mordę za przeproszeniem, no nie zrobisz, no to są takie rzeczy, wiecie, no głupim przepisem prawa jest taki przepis prawa, którego potem nie można przestrzegać, restrykcjonować, to tak samo jak swego czasu PiS wprowadził przepis prawa o bezpiecznej odległości między samochodami, że tam odległość musi wynosić tyle i tyle przy takiej i takiej prędkości i nie możesz bliżej podjechać do auta, które jest przed tobą. Na papierze super, papier przyjął, na papierze to było mądre, no ale w terenie... No ten, kto kiedykolwiek wjechał do wielkiego miasta, wie jak to jest idiotyczny przepis, bo jeżeli zostawisz sobie w mieście choćby więcej niż, ja wiem, 7 metrów miejsca przed sobą, to momentalnie ci się tam wdupi inne auto i nie ma zmiłuj, nie ma, że oni będą przestrzegać tego prawa. No to jest takie, no, nie do restrykcjonowania, nie do przestrzegania, nie? Jest takie, no, bez pomyślunku. Nic to, czekajcie, mam trochę mało ropy. Bym se kanister wziął, trochę podładował. Już nie kupuję tych indywidualnych kanistrów, wolę na palecie, bo tak szybciej idzie, a te indywidualne to znowu też było takie szarganie, każdy miał tylko po 20 litrów, nie? Dobra, jadymy. Zrobimy jeszcze jeden oborniczek i myślę na dzisiaj się z wami pożegnam, to znaczy planowałem coś więcej, chciałem jeszcze jakąś talerzówkę tam zrobić, ale no nie wiem, czy to w ogóle da radę, bo... No to też swój czas zajmuje, no zabawa z naturalnymi nawozami jest długotrwała, znacznie łatwiej byłoby to zrobić sztucznym nawozem, ale no z drugiej strony nawóz kosztuje, nie? To mam za darmo. Dobra, tak będzie? Jeszcze bym trochę podjechał, może nawet bym trochę cofnął, chociaż z drugiej strony, dobra, będzie. Nawet nie gaszę, bo to będzie szybki szpil. No, tylko musimy rozbujać silnik. Pięknie. No i ładujemy. A, tu już jest na maksa, dobra. Nie wiem, co myślicie o tym ładowaczu Forsznita. Powiem szczerze, jak dla mnie maszyna bardzo wydajna i fajna. Cieszę się, że ją pokazałem na tej serii, bo mogłem zacząć z tym Belarusem, co to miałem na Zdziechowie, ale z drugiej strony, wiecie, tak mi się wydaje, że po prostu jest ciekawiej. Belarus był super maszynką, piekielnie klimatyczną, tylko że no to właśnie było to, o czym mówiłem, że mało wydajną, nie?
A tutaj to naprawdę się robi tę robotę. Wow. Serio? Nie obniżę. Ha. Czyli taki jest zakres roboczy tej maszyny. No dobra, no trudno. Czas tym dealować. Co zrobimy? Jak jest taki, to nie inny. Bardzo szybko i sprawnie to idzie. Ale muszę się przestawić. Niestety, niestety. Więc czekajcie, ludziska. Podpory. Już tam nawet tego nie będę rozkładał. Czekaj, czekaj, czekaj. Wsteczny. Już tam wybiorę na maksa. Jak tam mam, to wybierzemy, co tam siedzi. Nie wiem, czemu mi się wydawało wcześniej, że jeszcze mi zostanie na pryzmie. Nie zostanie nic. Ale to w sumie dobrze. Po co ma zostawać? Już na kolejny sezon będzie pryzma oczyszczona. No i teraz tak. To... Muszę go teraz tutaj podjąć. Trochę tak. Na dół. Teraz przed siebie. Na dół. No, wybiorę wszystko. Elegancko! Elegancko! Fachowa robota, nie ma to tamto. Zacnie w opór. No dobra. Musimy jeszcze troszeczkę do siebie. Do mnie, jak to mawiał Harry Potter. No i nawet na maksa. Dobra, to tą resztówkę to ja tutaj rozsypię, bo to wiecie. Nie wiem, co w przyszłości tym forsznitem będę ładował, ale prawdopodobnie ziemniaki. No to ziemniaki z obornikiem trochę by mi kolidowały. Niech tu będzie. Ja już tego nie będę ruszał do końca. No, czyli jeszcze sobie rozwieziemy to i będzie bardzo zacnie, myślę. No to ludziska ględząc dalej. No i zacząłem mówić, właśnie jakoś tak się rozdywagowałem w tych dziwnych tematach. Zacząłem, nie skończyłem odnośnie tego, jak to właśnie wygląda świat w zakresie samego tego współczynnika rozwoju gospodarczego. Mówiłem, że im mniej ludzi zatrudnionych w rolnictwie, tym to jest tak postrzegane na świecie, że jest nowocześniejsze rolnictwo danego kraju, prawda? Jeżeli chodzi o Polskę, no my akurat bardzo słabo stoimy z takim współczynnikiem, co pokazuje, że u nas to rolnictwo jest jeszcze bardzo znacząco przestarzałe. No oczywiście, no ma to swoje wady i zalety, bo to, wiecie, tak jak mówiłem wcześniej, że to nie jest takie zero-jedynkowe, że im nowocześniejsze rolnictwo, tym lepiej. Ogólnie tym lepiej, ale nie w każdym aspekcie, bo nowoczesne rolnictwo to też jest właśnie ta masowość i bezduszność. Natomiast, czekajcie... Jedzie tam co? A tak, pobudowali te kioski, nic nie widać. To chyba przystanek jest. Chyba nic nie jedzie, dobra. I to będzie ten skręt już tutaj. Zacznie. No, czyli to pole zrobimy już obornikiem na maksa, myślę. Na pewno. Czyli takie trochę to upierdliwe, dużo czasu antenowego zeżarło, ale bardzo klimatyczne również i na pewno zaoszczędziłem sporo mamony, myślę, na tym oborniczku, więc nie żałuję. Tak czy inaczej, ględząc dalej, w przypadku kraju polskiego wygląda to dosyć słabo. Tak, dane GUS-owskie przypadające na rok 2022 mówią o tym, że jest u nas w sektorze rolnym zatrudnionych dokładnie 8,4% ludzi, czyli 8,4% wszystkich Polaków. Jest to bardzo dużo, jest to ekstremalnie, może by się nie wydawało, ale jest to ekstremalnie dużo. To jest bardzo, bardzo słaba statystyka, przy jednoczesnym założeniu, że tak naprawdę to daje ponad 3 miliony ludzi. Bo jeżeli my mówimy o narodzie polskim, który no tak się oficjalnie mówi, że on ma 38 milionów mieszkańców, nie jest to do końca prawda. To się tak mówi w zaokrągleniu, bo ilość naszych mieszkańców cały czas spada. No chyba, żeby liczyć jako Polaków tych Ukraińców, którzy przyjechali ze względu na wojnę na Ukrainie. Można też tak rachować, bo większość tych migrantów, tych uchodźców deklaruje, że już nigdy na Ukrainę nie wrócą i planują normalnie się osiedlić w Polsce na stałe, więc no... Wiecie, nie każdy z nich ma polskie obywatelstwo, ale jeżeli tutaj będą mieszkali całe życie, jeżeli będą znali naszą kulturę, nasze tradycje, nasz język, no to też po części można powiedzieć, że w jakiejś tam mierze Polakami się staną, prawda? W bardziej czy też mniej upośledzony sposób. No można się kłócić w tym aspekcie. Myślę, że dla niejednego człowieka byłoby to tematem konfliktowym, czy to jest prawdziwy Polak, czy nie. Myślę, że dla większości ludzi nie. Ale no mimo wszystko, jeżeli będą mieszkali tutaj, no to dołożą się do naszego PKB, tak? Naszą gospodarkę rozwiną, krajową. Nam będzie lepiej dzięki temu. No ale ględząc dalej, chociaż prawdopodobnie,
ja tak przewiduję, no, zabawiam się w auspicje, ale jeżeli miałbym suponować jak będzie, to prawdopodobnie na emeryturę ci wszyscy Ukraińcy potem do siebie do kraju wrócą. Pierwsza kwestia jest tej natury i maści, że wtedy to już nawet nie będzie widać śladów wojny u nich w kraju. No bo po co, dlaczego mieliby nie wracać? No nie będą wracać z uwagi na to, że Ukraina jest biedna i zniszczona. No do czego mają wracać? Do gruzowisk miast? Ja im się nie dziwię, no. Gdyby taka sytuacja była w Polsce, to... dobrze bym się zastanowił, czy chcę wrócić do takiego miejsca, gdzie spacerując po lesie mogę wejść na minę przeciwczołgową, gdzie tak naprawdę otaczają mnie gruzy, gdzie tak naprawdę jest potężna korupcja, gdzie tak naprawdę jest krętactwo, gdzie tak naprawdę ludzie mają po domach karabiny maszynowe. To też jest ciekawy wątek, dlatego że ludzie będą mieli karabiny maszynowe, tak samo jak w Polsce po II wojnie światowej ludzie mieli karabiny maszynowe w domach, pod pościelą, zakampione, pochowane w jakichś tam zabudowaniach gospodarczych, w piwnicach, w garażach. Tak naprawdę brzemię tego dostrzegamy po dziś dzień, a nawet w dzisiejszych czasach mnie się zdarza spotkać coś takiego, że gdzieś w piwnicy jest jakiś granatnik albo jakieś bomby, jakieś miny. Oczywiście no nie u mnie, ale no wiecie, że ja jestem urbanistą, jestem zarządcą nieruchomości wielkoskalowym, więc odpowiadam za, powiedzmy, osiedla mieszkalne i też się zdarzało nieraz, że gdzieś jakaś starsza osoba mieszkała i na przykład w piwnicy trzymała granatnik. No miałem takie sytuacje ja sam w realnym świecie, więc no nie jest to jakieś sci-fi, prawda? Natomiast Polska PRL-u poradziła sobie właśnie z falą tych ludzi, którzy mieli broń palną w taki sposób, że za czasów zimnej wojny, za czasów właśnie tego PRL-u, posiadanie broni palnej było bardzo, 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 bardzo surowo karane. Był ten czas, kiedy można się było przyznać władzy, że masz karabin, oddawałeś go władzy i w tym momencie miałeś czysty rachunek. Natomiast jeżeli tego nie zrobiłeś, a potem UB u ciebie taki karabin znalazło, no to były takie czasy, że nawet kara śmierci za to obowiązywała. Były takie czasy za Bolesława Bieruta, że nawet się szło do obozu koncentracyjnego za coś takiego. A nawet jeżeli nie, no to w tym momencie potężna kara pozbawienia wolności na bardzo wiele lat. Więc ludzie masowo tą broń palną oddawali. Natomiast jak się skończy wojna na Ukrainie, to wy nie myślcie, że nagle się tam wszyscy pozbędą tego typu zaplecza. Jeszcze takie kwiatki przez dziesiątki lat będą wychodziły, że ten ma karabin, tamten ma pistolet, ten ma jakiś granatnik i tak dalej. Więc to również wpłynie z pewnością na falę przestępczości i tak dalej, i tak dalej. No ale nie o tym już nawet mowa. Mowa po prostu o zamożności. No to będzie bardzo, bardzo, bardzo biedny kraj. Prawda? Więc ekstrapolując to na grunt Polski, gdzie tutaj Ukraińcy mogą sobie żyć w dobrobycie, gdzie tutaj jest wyższy standard życia, bo był nawet przed wojną. Przecież Ukraina jest drugim co do biedy krajem w Europie. Biedniejsza jest tylko Mołdawia. A po wojnie, no to już myślę, że pierwszym w kolejności, no bo na pewno Ukraina jest jeszcze biedniejsza od Mołdawii obecnie. To nie ulega wątpliwości. Więc bieda tam jest niesłychana, bieda tam już była wcześniej, a no, jeżeli oni się już tutaj zakotwiczyli, znaleźli pracę, znaleźli miejsce zamieszkania, poznali język, no to po co tam mają wracać, nie? No ale nie o tym chciałem. Oficjalnie u nas w Polsce mieszka 37 milionów 750 tysięcy mieszkańców. To są dane mniej więcej właśnie z roku 2022. Przy czym, jeżeli byśmy od tej ilości liczyli 8,4% ludzi, że jest zatrudniona w rolnictwie w naszym kraju, to tak naprawdę uzyskamy bardzo nieprzyjemny wynik w postaci 3 milionów 171 tysięcy ludzi zatrudnionych czysto właśnie w rolnictwie przy produkcji żywności. Jest to potwornie dużo, to jest bardzo zła statystyka. Oczywiście, jak już kiedyś mówiłem, powtórzę jeszcze raz, to też nie jest do końca tak, że mamy tylu rolników, którzy naprawdę są rolnikami. U nas w kraju polskim ze względu na preferencyjne traktowanie państwa dla takich osób, ze względu na różnego rodzaju dopłaty, dofinansowania, na socjal, na KRUS, na preferencje emerytalne i tak dalej, na dopłaty paliwowe, no to wielu ludzi, którzy nie uprawiają żadnej roli, to znaczy no, oficjalnie uprawiają, ale tak naprawdę nie są rolnikami, niektórzy z nich nawet traktorów nie mają, oficjalnie figuruje jako rolnicy tylko po to, żeby właśnie czerpać z tych preferencji, z tych socjałów, tak? Więc myślę, że tą liczbę 3 milionów ludzi spokojnie
Jestem święcie przekonany, może się mylę, ale jestem święcie przekonany, że mam rację, że spokojnie, z łatwością można by było ze 100% pewnością pomniejszyć o 500 000 ludzi. To na bank. No ale licząc nawet te 3 171 000, no to wychodzi bardzo zacofana gospodarka. Potwornie zacofana, to w ogóle nie przystaje do jakichkolwiek standardów czy wskaźników europejskich, czy krajów pierwszego świata. Tak samo jak średni rozmiar naszych gospodarstw rolnych. Oczywiście to jest czymś konkretnym spowodowane. Jak teraz Polska wygląda, to jest jeden temat, ale my też mieliśmy bardzo burzliwą historię, o czym mówiłem na początku tej serii. Przecież wojny, dwie wojny światowe przez nasze tereny przeszły, tak? Więc to również odcisnęło swoje potężne piętno. Inna kwestia jest tej natury i maści, że sama historia naszego kraju jest bardzo bogata i też nie pomaga w tym aspekcie, bo nasz kraj rozwijał się jeszcze od czasów antyku, jeszcze za czasów neolitycznych. Tutaj już żyli ludzie, więc efekt jest taki, że ludzi jest dużo, a ziemi było mało. I o tą ziemię zawsze się kłócono. I tą ziemię zawsze dzielono na 40 różnych części, tak jak się śmiali w samych swoich, że kłócili się o 5 ziemi, tak? Że o 3 palce już tam Kargul na Pawlaka, czy Pawlak na Kargula raczej, leciał z kosą, prawda? Żeby go nauczyć Moresu, bo on moje zaorał. To rzecz jasna było przekarykaturyzowane, przejaskrawione, ale no skąd się to wzięło? Bo ta ziemia była świętą rzeczą u nas w kraju. Zupełnie inaczej na przykład było w Stanach Zjednoczonych, gdzie powiedzmy sobie szczerze, oni mieli zupełnie inną historię swojego kraju. Żeby nie powiedzieć, że tej historii w porównaniu do naszej historii, to niemal w ogóle nie mają, nie? Rzecz jasna, w Stanach Zjednoczonych mieszka 332 miliony ludzi. Więc też mówimy o zupełnie innej skali zamieszkania, ale to nie zmienia faktu, że poza ich historią, to oni mają bardzo dużo ziemi, a stosunkowo niewiele mieszkańców. No to się tak, wiecie, jest kłamstwo, jest bardzo wielkie kłamstwo, jest statystyka, tak? Czyli co z tego, że mają, ktoś by powiedział, no oni to mają tam, oni to dopiero mają ciasno, 332 miliony ludzi. No tak, fajnie, tylko że to się przelicza na inne terytoria, tak? Stany Zjednoczone są gabarytów porównywalnych do całej Europy, do całego naszego kontynentu. U nich mieszka 332 miliony ludzi. W Europie na tych samych obszarach mieszka ponad 800 milionów ludzi, tak? Czyli średnia gęstość zaludnienia w Europie wynosi 70 osób na kilometr kwadratowy, przy czym to również ta dana statystyczna to jest pis na wodę fotomontaż. To jest znowu przekłamana statystyka, bo co z tego, że możemy powiedzieć, że w Europie jest 70 mieszkańców na kilometr, skoro to się ma do rzeczywistości jak piernik do wiatraka, bo i tak wiadomo, że tak nie jest. Te dane są sztucznie zaniżane przez takie kraje jak Szwecja, takie kraje jak Norwegia, takie kraje jak Finlandia, a przede wszystkim Federacja Rosyjska, która do Kaukazu, no to praktycznie to są same lasy, nie? Więc umówmy się, że to zakłamuje ogólny współczynnik europejski. Gdybyśmy powiedzieli o państwach zachodu, o Francji, o Wielkiej Brytanii, o Niemczech, nawet o Polsce, no to u nas tych ludzi mieszka niewspółmiernie więcej. Jest to potwornie wielka gęstość zaludnienia. Dla przykładu, porównując się właśnie do tych Stanów Zjednoczonych, to u nich gęstość zaludnienia wynosi zaledwie 34 osoby na kilometr kwadratowy. Czyli nie dość, że u nas i tak jest dużo więcej niż te 70 osób, to oni mają jeszcze o połowę mniej. Ponad połowę. Więc no to pokazuje, że ten kraj jest naprawdę bardzo mocno wyludniony, a co za tym idzie, no nie ma takich konfliktów o ziemię. Co za tym idzie, ta ziemia nie jest podzielona pomiędzy takie masy ludzkie jak u nas. Co za tym idzie, ergo jest proste, to znaczy każdy rolnik ma więcej dla siebie, tak? O tym też będę opowiadał, o takich różnicach. Będę mówił, opowiadał, ględził i popierdaczał, wypierdywał te ciekawostki na kolejnym klipie. Ale to się pięknie zebrało, ty, ale trójca, nie? Kurde, to by nawet fajnie na miniaturce wyglądało. Ja pierdzielę. Muszę to przeanalizować, taką miniaturkę. Nie mówię tak, nie mówię nie, ale to nawet... To by chyba fajnie się prezentowało. Takie trzy ciągniki obok siebie. No, taka trójca święta. Fajne, fajne. No nic, na dziś ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak wam się podobało, nie zapominajcie o łapkach, o subskrypcjach, o komentarzach, o wyświetleniach, o wszystkim. O, tak wam powiem. No i widzimy się w przyszłości na kolejnych podobnych i innych odcinkach z Farminga i z innych serii na tym kanale. Zobaczmy jeszcze z ciekawości, jak ja stoję w ogóle z tą trzodą chlewną.
Obecnie mam na 1154 zł, więc tak naprawdę niebawem będę miał 8 tuczników do sprzedaży. Ja to sobie przemnożę, bo to osiągnie cenę. Z ciekawości. To osiągnie niebawem cenę ludziska, a już nawet te 3 wezmę od góry, czyli by to było 8, 9, 10, 11 świń byłoby do sprzedania, czyli mamy 11 razy 1200. No, powiedzmy jeszcze, no nie wiem, czy to wszystko będę sam transportował. No załóżmy, że ja bym zarobił 100% z tego, no to około 13 tysięcy będzie dla mnie. Przydałoby się, nie powiem, że nie, bo tak jak mówiłem, ja jeszcze bym planował w tym sezonie zakupić samochód ciężarowy. On na pewno będzie sporo kosztował. Planowałbym zakupić właśnie... Znaczy, ta beczka, ja nie wiem, bo już nie będę za bardzo się tą beczką zabawiał w tym sezonie, więc zasadniczo to nie jest jakieś bardzo naglące, taka potrzeba zaogniona. No ale na pewno sadzarkę do kartofli to bym chciał. Kombajn do marchwi powiedzmy, że nie będę, dlatego że... Może faktycznie, no nie wiem, muszę się nad tym zastanowić, albo ściągnę moda na to, żeby Anna wykopała mi marchew, albo alternatywnie po prostu wynajmę, żeby to też tak nie było. A może tą Anną bym to zrobił? Tylko właśnie ten mod, który obsługuje marchew, jest bardzo taki oczojebny z kolorami, no ten jest taki stonowany, a tamten jest tak potwornie jaskrawy. No ale może bym tak zrobił, pomyślimy. Też by był to fajny klimat, marchew kopana Anną, no powiem sobie szczerze, nie? No ale to jeszcze muszę przeanalizować mantry buddyjskie na ten temat i hinduską kamasutrę odprawimy. A póki co się z wami pożegnam. Na kolejnym klipie z kolei będziemy w dalszym ciągu przygotowywali sobie to wielkie pole. Znaczy ja to tak zasadniczo robię z połem, to znaczy można powiedzieć komunistycznie wszystko do jednego wora wrzuciłem, bo oba te pola robię naraz. Już tak przygotowuję. No jest to czymś konkretnym uzasadnione, jak już tam jeżdżę tymi maszynami, no to już przy okazji zrobię tą działkę obok, nie będę potem tam dojeżdżał bez sensu, tylko po to, żeby ją zrobić osobno. I teraz mam tam zrobione wszystko, za wyjątkiem... Aha, ale ja tu planowałem kukurydzę. To jest jeszcze inaczej, to ja tam będę musiał później to zrobić. No ale dobra, no teraz na pewno bym tutaj jeszcze przejechał broną talerzową. To jest na bank. Może bym nawet sobie zobaczył, przetestowalibyśmy, czy z talerzówką poradzi sobie Zetor, dlatego że Zetor teoretycznie ma tyle koni, że powinien móc. Ta brona wymaga... Gdzie ona jest w ogóle? Gdzieś musiałem skitrać. Ta brona wymaga 80 koni, a Zetor ma dokładnie 81. Więc powinno starczyć. Tylko jeszcze pytanie... Chyba nie tutaj. Tylko jeszcze pytanie, czy nie wymagałoby to tylnego napędu. No bo jak coś, to Gruber też mam na podorędziu, ale wolałoby się to broną przejechać, to tak nowocześniej jest. Broną to tak po prostu, to wiecie, to takie z postępem się człowiek niesie. Tutaj mamy tego Rostelmasza. No właśnie, to trzeba będzie przestudiować. Czy to da radę, czy nie da rady. Jestem ciekaw. No i potem co? Gdybym na kolejnym klipie to... przeleciał talerzówką, no to byśmy zaczęli od razu siać. No bo to jest teraz właśnie okres nasiewy rzepaku, więc wypróbowalibyśmy sobie nowy siewnik. O, wiem co bym zrobił, inaczej. Siewnikiem będę robił Zetorem, dlatego że to super się kolorystycznie zbierze, to będzie idealnie wyglądać razem do siebie. No, a bronę sobie zrobimy czymś innym. Nie wiem czym, ale... Znaczy no, nie mam innego wyjścia, bo tak naprawdę... Poza Zetorem, no to Ursus nie daje rady przy niej, więc zostaje mi tylko Belarus. No to wychodziłoby na to, że bronę będziemy Belarusem robić. No ale nieważne. I tak będzie fajnie, co byśmy nie robili. Umówmy się. No i na dziś ode mnie to tyle. Zerknę jeszcze ostatnią rzecz. Jak ja teraz stoję? Sklarnie fajnie stoją. Sady fajnie stoją. Tuczniki... niecałe 6 ton mają. No, może trzeba będzie kupić, ale to w przyszłości. Zresztą to zrobię na waszych oczach. I koguciki... O, widzicie, to jeszcze na koniec materiału mogę kury nakarmić. Samo się nie zrobi. Zatem, z kurami to jest taka tematyka, że głównie ten pierwszy kurnik zawsze zżera, bo ten drugi to tak niewiele. Wydaje mi się, że przy tym kurniku mam chyba 40 kur, a przy tym drugim bodajże 20 i dlatego taka dysproporcja w konsumpcji jest. Natomiast to też z czegoś wynika, no po prostu prawda jest taka, że... Kur mam tyle, ile na Zdziechowie, nie? Tylko, że wtedy był jeden kurnik, co miał 60, a teraz mam w jednym 40, w drugim 20 i ogólnie też wychodzę na to samo 60, nie? No i co jest? O, właśnie. Dobra. No, jeszcze pójdziemy.
też miałem właśnie o tym multikarze pomyśleć, żeby taką maluteńką ciężaróweczkę tylko do obsługi mojego gospodarstwa tutaj ściągnąć. No jeszcze trzeba będzie nad tym pokontemplować. Nie wiem, ile by taki kosztował. Zobaczmy z ciekawości, żeby też się nie zastanawiać po tym, bo mi to spać nie da. To było w różnych chyba. Multikar, gówno, nie tutaj. To w samochodach musi być. Jest. No, tanie to jak barsz, no, ja wiem. Chyba nie bardzo, no 2000. Nie wiem, czy to jest uczciwa cena za takiego multikara. Wydaje mi się, że tak z 5 koła to powinienem za niego dać, więc jakbym go kupował, to raczej myślę się umówimy, że 5 koła za niego dam, a nie 2000, bo to jednak trochę za mało. Może to być zdezelowane, może to być w cenie złomu. No ja z pewnością jestem święcie przekonany, że i za takie pieniądze jesteście w stanie coś takiego kupić, ale może nie takie zdezelowane bym chciał nabyć, nie? Ja wiem, że i auto można kupić za 2000 w tym kraju, tylko że no jak daleko tym autem dojedziesz, to jest już inny temat. Dobra, no to trzym ta śródziska, odstawiam tylko taczuszkę i och, ale ta gospa wygląda, no normalnie. Czy to nie jest klimat? Coś pięknego. Czym ta się, na razie, cześć.